nie rozumiem niektóre osoby, które wychodziły w czasie spektaklu z sali z płaczem, po prostu roztrzęsione. Wiemy. Mówi się, że do teatru się nie chodzi bezkarnie. To znaczy, teatr jest po to, żeby coś w nim przeżyć, żeby poruszał emocje, żeby skłaniał do refleksji. Wydaje mi się, że ten spektakl właśnie taki był. Aktorzy, którzy tutaj występowali, powiedzieli, że jest to spektakl dla dorosłych. Tymczasem znalazł się w... Repertuarz dla młodzieży. Spotkaliśmy na korytarzu dzieci w wieku 12-13 lat, które po prostu z płaczem i dygotem wychodziły z sali, twierdząc, że jest to niepoważne, tak samo jak opiekunowie. Czy dzieci powinno się wpuszczać na taki... W ogóle kto był odpowiedzialny za wpuszczenie dzieci na to przedstawienie? Mi się wydaje, że gdyby wytrwali do końca, gdyby zobaczyli, jaka jest puenta tego całego spektaklu, to mieliby zupełnie inny odbiór. A którzy stwierdzili, że dzieci nie powinny być na sali? No to ciekawe, bo akurat byłam na takim ich spektaklu plenerowym, dokładnie ten spektakl tylko w plenerze, gdzie było bardzo dużo małych dzieci i oni byli tego świadomi. Małych dzieci, nie młodzieży, która dużo brutalniejsze rzeczy ogląda w telewizji, nie tylko, więc nie przesadzajmy, że są tak delikatni, że nie są w stanie uczestniczyć.